tutaj powstaje cała masa nowych obiektów, co zdecydowanie pomaga na rozpowszechnienie tej dyscypliny wśród ludzi i wśród tak na dobrą sprawę każdej grupy wiekowej. Czy to w ramach treningu, rekreacji, czy nawet rehabilitacji. Na rowerze od naszego miejsca zamieszkania można dojechać w przeciągu 15 minut na taki obiekt. No i wiadomo, że pływanie nie jest sportem ekstremalnym, prawda? Także jak się chce go ćwiczyć rekreacyjnie albo po prostu dla przyjemności, to naprawdę tą przyjemność sprawia, tą przyjemność daje satysfakcję ze zrobienia czegoś. Moja przygoda z tym sportem zaczęła się stosunkowo wcześnie. Pamiętam, jak pierwszy raz mama, która była instruktorką, zabrała mnie na swoje zajęcia i kazała pływać z deską. Byłem bardzo oburzony i powiedziałem jej, że przecież ja już umiem pływać. I następnego dnia mamy miałem skoczyć na główkę i wypłynąć na powierzchnię. Jak można się domyślić, pierwsza część poszła zgodnie z moim planem, ale w drugiej potrzebowałem już pomocy prowadzącego zajęcia. Bywały okresy przygotowań do cięższych zawodów, takich jak Mistrzostwa Polski, że w tygodniu przepływałem więcej kilometrów niż byłem w stanie przejść, co zdecydowanie wpływało na moje samopoczucie, poziom energii i chęci do nauki, ale udało mi się to przez wszystkie lata jakby te wszystkie rzeczy pogodzić ze sobą. Aktualnie jestem na etapie powrotu do zdrowia po kontuzji kolana i postanowiłem poświęcić czas na przekazywanie zdobytej wiedzy jako instruktor. Tutaj nie jest tak, że przyjdzie taki młody zawodnik i od razu trzeba mu powiedzieć, żeby pływał jak najwięcej, żeby pływał jak najszybciej. Nie będzie chciał tego robić, a jak on nie będzie chciał tego robić, nie da z siebie 110%. Szybko mu się to albo znudzi, albo przestanie podobać. Chodzi w tym na początku o to, żeby zachęcić, zmotywować. Jak miasto nawet daje takie możliwości, to uważam, że trzeba może nie brać z tego garściami, ale sprawdzić, czy ten sport jest dla nas, bo jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy nigdy. A może jednak. Pływanie z takiej głupiej historii, z takiego przypadku stało się jakby całym moim życiem. Nazywam się Bruno Wodarczyk, jestem pływakiem i instruktorem. To co, widzimy się na basenie?